Górski. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodina, Matko. Thank you.
Mówią, Maryjo, że każdy gospodarz swoje gospodarstwo najpierw chwali, więc jako uczestnik 41. pielgrzymki duszpasterstwa rolników z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej pewnie by wypadało, jako że dzisiaj tutaj dotarliśmy po 11 dniach wędrówki, wypadałoby pewnie powiedzieć o trudach wędrowania, o istocie uprawy ziemi, która nas żywi. Ale przecież apelu jasnogórskiego słuchają, czy oglądają, czy wsłuchują się w różnych zakątkach ziemi Polski, nie tylko rolnicy, chrześcijanie, może i czasami ci, którzy się nie przyznają publicznie do wiary. Może właśnie apel jasnogórski nie powinien pozostać tak bardzo tematyczny, bo przecież tych pielgrzymek tutaj codziennie teraz będzie po kilka. Pozwól więc, Maryjo, że powiem ci, że ludzie mówili o tobie, że źle wychowałaś syna. Wcześniej ludzie gadali, tak trochę pokątnie, na zasadzie jedna pani, drugiej pani, że ten Jezus od Maryi i Józefa to od zmysłów odchodzi. Głosi zupełnie rewolucyjne kazania. Że pobożnych i uznawanych za niemalże świętych uczonych w piśmie faryzeuszy nazwał grobami pobielanymi. Na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości, zapisał święty Mateusz. Jak można? Jak mógł tak zrobić? Przecież to elita Starego Testamentu. Ludzie na pewno bliscy Bogu Jahwe. To grzesznicy, cudzołożnicy, drobni złodzieje, żyjący z dala od pism świętych, są godni pogardy i należy im odmówić prawa do bliskości Boga. To nieudacznicy mają być poniżani. Faryzeusze niejako z urzędu. To oczywiste. Są idealni. A ten Jezus, tak ludzie gadali, powiedział do tych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, że z dwóch ludzi, co przyszli do świątyni się modlić, to usprawiedliwiony wyszedł ten brudny grzesznik, co bił się w piersi i mówił, miej litość dla mnie grzesznego. A nie ten przyzwoity faryzeusz, cieszący się tym, że nie jest jako ci inni, cudzołożnicy, oszuści i zdziercy. To już było za dużo. Trzeba było tego Jezusa, twojego syna, upomnieć, uspokoić, przywołać do porządku. I wystraszyłaś się, Maryjo, przejęłaś się, bo to twój syn, a ludzie gadali. Więc wzięłaś kilkoro krewnych, poszłaś tam, gdzie Jezus nauczał. I ta słynna scena, kiedy mówią Jezusowi, twojemu synowi, że oto twoja matka, twoi krewni stoją, czekają na ciebie. Być może po to właśnie, żeby powiedzieć, synu, opanuj się. I ta słynna twoja odpowiedź. Ten, kto pełni wolę Bożą, ten mi jest matką. A ludzie nadal gadali. Skoro ty go nie zatrzymałaś, twoi krewni, to gadali tym ważniejszym. Nakręcali spiralę, która ostatecznie doprowadziła do agresji, aresztowania i skazania twojego syna. A zaczęło się tak po prostu od ludzkiego gadania. Lubimy żyć tym, co ludzie gadają, bardzo. Nieważne, czy prawdziwie, czy nie. Gadają, to pewnie coś jest na rzeczy. Jak to nas uspokaja, jak to nas usprawiedliwia, jacy czujemy się szlachetni. To jacyś inni, oni są godni pogardy. To inni powinni się wstydzić swojego życia, najlepiej sami przestać pojawiać się w kościele, na zgromadzeniach modlitewnych, w jakichś grupach formacyjnych. Przecież ja, pobożny katolik, noszę medalik, odmawiam cztery części różańca, mam koszulkę z wizerunkiem świętego Jana Pawła II, więc chyba twój syn winien się mną zająć, mnie przygarnąć, mnie wspierać. Tymi, o których ludzie gadają różne rzeczy, lepiej się nie zajmuj, szkoda czasu,
Na pewno są źli z gruntu. Już nigdy się nie nawrócą, takimi niech zostaną. Trochę sobie, Mario, pofolgowałem w tym rozważaniu, sposobie myślenia. Może więcej powinienem tutaj dodać ozdobników, kwiecistych tytułów, bo przecież wszystkie do ciebie pasują i znamy je chociażby z litanii loretańskiej. Nie powinienem zajmować się tym, że ludzie gadają. Ale problem w tym, że ci gadający ludzie, obmawiający, osądzający, niekiedy fałszywie oskarżający, to jakże często my, chrześcijanie, katolicy, ludzie wierzący, nie tylko w małych miasteczkach, wsiach, wszędzie, na żywo, w internecie, to jest teraz takie modne i powszechne i bolące i często pozbawiające godności drugiego człowieka, którego twój syn kazał miłować jak siebie samego. I dlatego tego wieczoru na tym apelu, mimo że nogi bolą po tylu kilometrach, po 11 dniach wędrówki, nie mówię ci, Maryjo, o rolnikach, pszczelarzach, ogrodnikach. Mówiliśmy o tym po drodze, modliliśmy się na Eucharystii, którą dzisiaj tutaj mieliśmy. Zbyt dużo znam ludzi, których zniszczyły ludzkie języki, ludzka obmowa, ludzkie gadanie. Może musimy bardziej przypominać sobie, że z każdego słowa, także z tego, z ludzkiego gadania, będziemy musieli zdać sprawę Twojemu Synowi. Tego wieczoru, Maryjo, w jaki sposób upominam się pokornie o każdego człowieka, którego zniszczyło jakieś ludzkie gadanie. Jest ich pewnie kilka milionów na świecie, na pewno. I ośmielam się powiedzieć im, przepraszam, bo i sam nie zawsze zdążyłem przerwać ludzkie gadanie. Czasami w nim uczestniczyłem. Przez ciebie, Maryjo, przepraszam. Bóg zapłać księdzu Dariuszowi Chmist z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, uczestnikowi pierwszej pielgrzymki rolników, za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś, Maryjo, stają przed tobą uczestnicy 41. pielgrzymki rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Dziś także na Jasną Górę przybyła pierwsza pielgrzymka z Jankowic Rybnickich. W Eucharystii brali udział przedstawiciele środowisk ludowych w ramach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Obecni są wśród nas pielgrzymi z Domaszowa, z parafii świętego Mikołaja, z diecezji świdnickiej, pielgrzymi z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Gorzkowa, Krasnego Stawu, Zamościa, Izbicy, Rudnik i Żółkiewki. Razem, Maryjo, wszyscy pielgrzymi stojący w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i wszyscy łączący się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, stajemy w godzinie apelu jasnogórskiego, aby dzisiejszy dzień zakończyć przed Twoim wizerunkiem, aby Tobie polecić cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka. Prosimy za polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Modlimy się za naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, biskupa Adriana Puta z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który dzisiaj odprawił Eucharystię dla uczestników pielgrzymki rolników. Polecamy cały nasz pauliński zakon. Prosimy za jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy całą naszą ojczyznę. Prosimy o pokój dla świata, o pokój na Ukrainie. Polecamy wszystkich pielgrzymów, którzy zmierzają na Jasną Górę w różnego rodzaju pielgrzymkach. Polecamy tych wszystkich, którzy trudzą się, aby pielgrzymi mogli wyruszyć, aby mogli bezpiecznie dotrzeć tutaj na Jasną Górę. Polecamy wszystkich przewodników pierwszych pielgrzymek, kierowników, wszystkie osoby odpowiedzialne. Prosimy także za tych wszystkich ludzi, którzy będą spotykać pielgrzymów na swoich drogach, aby zawsze pełni życzliwości, otwartości, na miarę swoich możliwości,
służyli dobrym słowem, a także podzielili się tym, co mają, tak by pielgrzymi mogli bezpiecznie dotrzeć na Jasną Górę. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach. Prosimy o zdrowie i szczęśliwą operację dla Marii Płutowskiej i Gorka. Prosimy w intencji Zofii Buczkowskiej i Jadwigi Cholewa dla Kazimierza. Prosimy o zdrowie dla Matyldy, o cud uzdrowienia z choroby raka dla Ani. Prosimy o uzdrowienie dla Gabrysi. Prosimy za naszymi bliskimi zmarłymi. Prosimy za świętej pamięci Krzysztofa Hoffmana, księdza Sławomira Kurpińskiego, Mariannę Rzepka. Polecamy wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach. Polecamy intencje tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, w niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej za pośrednictwem naszego Radia Jasna Góra. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium, wszystkich tych, którzy wspierają nas swoją modlitwą, swoimi ofiarami. Polecamy diecezję włocławską, dziś parafię Grzegorzew, w której przebywasz w wizerunku nawiedzenia. Na koniec modlimy się za wszystkich rolników, prosząc dla nich o Boże błogosławieństwo, dobrą pogodę na czas zbiorów. Prosimy, aby zawsze byli w należyty sposób wynagradzani za trud swojej pracy, aby byli w należyty sposób doceniani. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.